Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. W pielgrzymce wiary przybywamy tutaj na portugalską ziemię, aby oddać hołd, pokłonić się Pani Fatimskiej, naszej pośredniczce, orędowniczce, wspomożycielce. Z tą pielgrzymką wiary przynosimy nasze intencje. Każdy z nas nosi je w swoim sercu. Przedstawmy w chwili ciszy te wszystkie intencje, złóżmy je na ołtarzu, a ja pośrednicząc przedstawię Matce Bożej, prosząc ją o wstawiennictwo, o opiekę, o wysłuchanie naszych próśb. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam za matkę rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna, spraw, abyśmy przez nią pouczeni i napełnieni duchem prawdziwej pokuty i modlitwy coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa dla odnowienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubnica, zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie, odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu. Już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą naszego narodu, Tyś wielką chlubą naszego narodu. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Ty jesteś chlubą naszego narodu. Nie zetrze się on aż na wieki, odwaga Twoja w sercach ludzkich, wspominając moc Boga. Niech to sprawi Tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki. Ty jesteś chlubą naszego narodu. Nie szczędziłaś swojego życia, gdy naród nasz był upokorzony. Przeciwstawiałaś się w naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławiona jesteś, żeś uwierzyła w spełnienie tego, co ci powiedziane zostało od Pana. Alleluja,
Alleluja. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia obok niej stojącego, tego, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, to syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga, naszego Ojca, który dał nam Maryję, matkę swego Syna, za naszą matkę. Za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi, w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy pracował z pełnym poświęceniem się na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzenia Chrystusowego Królestwa, Ciebie prosimy. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością, Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości i w kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Przedstawmy teraz wszystkie nasze osobiste intencje w chwili ciszy. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych, za nasze rodziny, aby za wstawiennictwem Maryi wszyscy poszukujący Chrystusa odnaleźli Go. Grzesznicy nawrócili się, młodzi zaś zapragnęli z entuzjazmem głosić Ewangelię. Ciebie prosimy. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi, pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Daj nam przez to misterium wody i wina uczestniczyć w bóstwie Chrystusa, który raczył stać się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu, pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże. Przyjmij nas, Panie, w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowo i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w swoim dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem, całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. U drzwi Twoich stoję, Panie. U drzwi Twoich stoję, Panie. Thank you.
W chwili ciszy podziękujemy za tę łaskę, że tu jesteśmy. Przedstawimy Matce Bożej jeszcze te wszystkie nasze intencje, prosząc ją o wstawiennictwo, o orędownictwo. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramentem, w sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Na czas dalszego pielgrzymowania, na czas tej wspólnej modlitwy tutaj na ziemi fatimskiej Maryi. Z Maryją pod jej kierunkiem, pod jej przewodnictwem przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Z dawna Polski tyś królową Maryjo, ty za nami przemów słowo Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, swe królestwo weź po rękę, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, swe królestwo weź po rękę, Maryjo. Tyś pod krzyżem Syna stała.